Cześć Siemanko, vlog 15. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na dwa pytania. Trzy. W zasadzie, jak mówię, że chcę odpowiedzieć na dwa pytania, to brzmi to krótko na początku, a potem się robi z tego miliard dygresji. W końcu na te pytania nie odpowiadam, albo odpowiadam na jedno. Jak odsłuchiwałem wczorajszy vlog, to tak w ogóle było yy, strasznie dużo lawirowania i w końcu odpowiedziałem na jedno pytanie, drugie zostało bez odpowiedzi, w ogóle nie powiedziałem, jakie nosiło treść. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie, czy grałem na ustnikach ebonitowych. Tak, przy mam od początku od zarania dziejów yy, ustnik ebonitowy, no, jest to Zelmer Super Session rozmiar H. Nie pamiętam jak, jakie to odchylenie, czy nawet nie wiem, 65. Jeżeli ktoś wie to może pod tym vlogiem napisać, żebyśmy nie błądzili i nie błądzili w mgle. Jeżeli kogoś to interesuje. Zelmer Super Ses Session H. Zelmer Super Session H. Przy ten miałem kiedyś ustnik Eisen 7 z gwiazdką. Miałem ten ustnik dwa miesiące. Zamieniłem się z kolegą na guardale Super Kinga. On wziął guardale, ja wziąłem jego Eisena. Świetny ustnik, jak na ebonitowy ustnik. Muzyka popowa i jazzowa i każda inna składa się dokładnie z tych samych dźwięków, tylko inaczej opakowanych, tak bym to nazwał. Oczywiście muzyka, granie w muzyce popowej wymaga trochę innego myślenia o improwizacji, trochę innego realizowania materiału dźwiękowego. Wydaje mi się, że trzeba by myśleć bardziej melodią, chociaż wszystko jest melodią. Przecież te zakręcone i zawiłe frazy jazzowe też są melodią, tylko taką, której nie jesteśmy w stanie po pierwszym przesłuchaniu, na przykład odśpiewać, zaśpiewać, powtórzyć. A w muzyce popowej chodzi przecież o to, żeby. Żeby to było, żeby to granie było jak, jak, jak śpiew, żeby było łatwe do powtórzenia, żeby było po prostu ładne, żeby było ładne, melodyjne i teraz im więcej przemycimy, ale smacznie przemycimy, z jazzu do popu, tym nasza gra jest y, lepsza w muzyce rozrywkowej, popowej. Świetnym przykładem przecież jest Brantford Marsalis, który gra tak wyjątkowo na sopranie w piosenkach, czy, czy, czy Stinga, czy Bakszo Le Funk. Jest, tak, jest, tak, jest takim evenementem, że nie da się go pomylić z nikim innym. Przepięknie frazuje, przepiękne melodie gra. Niesamowitym dźwiękiem. Tych saksofonistów jest wielu, przecież sam Michael Brecker grał świetnie, gościnnie na płytach artystów popowych. Przecież jest nawet taka kompilacja na YouTube. Solówek Michaela Breckera popowych. Chyba są nawet trzy części. Można sobie odtworzyć. No nie jest to tak skomplikowane jak jego autorska muzyka, czy taka mu, czy muzyka jazzową, jazzowa, którą grał, z, kiedy żył. Natomiast słychać dalej, że to jest saksofonista, że to jest Michael Brecker. Dalej to słychać. Słychać w piosenkach Stinga, że to gra Branford Marsalis, który przecież jest, absolutnie idzie ze sztandarem jazzu na piersiach. I, i jest y, absolutnie jazzmenem. Jest świetne nagranie w internecie na YouTube. E, facet nazywa się Marius Neset. E, chyba zlinkuję to w tym, pod, tym, pod tym vlogiem, kiedy facet odwiedza radio, studio radiowe i prezenter radiowy włącza mu jakieś piosenki popowe, przypadkowe, które Marius Neset ma improwizować od czapy, słysząc to pierwszy raz. No są tam też piosenki znane, ale Mariusz Neset ma, to, ma do tego improwizować. I wychodzi świetna, świetna zabawa, ale zobaczycie, jak, jak, jak myśli facet, który... jak myśli saksofonista jazzowy o, o frazie, nawet w muzyce, w muzyce popowej. To są frazy ewidentnie wyjęte z jazzu, natomiast nieco inaczej są, nieco inaczej są realizowane, czy nie ma nie ogrywa się każdego akordu, nie, nie pakuje się miliarda dźwięków. No, fajnie grać melodią, fajnie grać, y, zaznaczyć jakieś takie newralgiczne miejsca w harmonii. Jak akordy zmniejszone, zwiększone, jak, y, jak dominanty, jak jakieś kadencje 2.51 czy 1.625. Wykorzystywać jazz na zasadzie smaczków, wkładać. Kładać takie pojedyncze klocki w ta harmonię, a bardzo wtedy słychać, że, że gra się świadomie i że gra się, że, że się wie, co to jest harmonia. Oczywiście przez większą część swojego życia podchodziłem do piosenek popowych na weselach czy chaurach na ucho i raczej tak grałem, wiedziałem, jakie są tonacje, oczywiście, zawsze wiem, wiedziałem, jakie są akordy, ale nie starałem się jakoś realizować takich realizować tych piosenek w jakiś taki super rzetelny, rzetelny sposób. Wnikliwy, wnikliwy, harmonicznie. Ale warto słuchać saksofonistów, warto słuchać wokalistów w ogóle popowych, warto słuchać warto słuchać saksofonistów, którzy grają pop. Warto słuchać nawet saksofonistów, którzy nie, nie, są, nie są związani z jazzem, a grają, a grają smooth jazz, jakieś piosenki popowe, i Gerald Albright na przykład, y, Erik Mariental. W Polsce ci saksofoniści nie są pewnie lubiani, jakoś kojarzeni z, 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 pozytywnie, chociaż nie przez, nie, nie przez wszystkich. Ja mam takie złe doświadczenie, że ilekroć y, ilekroć mówiłem, że słucham y, takich saksofonistów, to raczej spotykało się to z salwami śmiechu i z takim trochę, z takim trochę pogardliwym podejściem. Ale absolutnie zawsze miałem szacunek i dalej mam. I, i słucham y, saksofonistów, którzy grają, właśnie, smooth jazzowe, jazzowe rzeczy. I, I to zupełnie inna wrażliwość na dźwięk, na frazę zupełnie inne, inne myślenie. I to myślenie czasami jest y, nieznane muzykom jazzowym, którzy zabierają się za pop, i, i myślą, że skoro gramy sobie standardy i wywracamy we, wszystkim, we wszystkich kierunkach giant steps, to. Co mi tam jakaś pioseneczka, popowa? ale to niestety słychać. Słychać, że to jest opierdolone po prostu na odczepne, a nie przemyślane i nie zagrane fajnie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, cały czas dziękuję. Nie, nie będę. Nie będę. Zapętlam się, wiem, ale naprawdę dziękuję za te komentarze. Skończył się hejt, a zaczęły się w ogóle fajne kumpelskie sprawy pod tymi. pod tymi. Pod tymi film, filmami, vlogami. Pytajcie, ile wejdzie, ile wlezie. Ja będę sobie to wszystko jakoś chyba katalogował, bo y, być może teraz też pominąłem jakieś fajne pytania. Ale dzisiaj znowu siedziałem cały dzień i, i rezałem sobie nowe fraski. Ale dzisiaj siedziałem cały dzień i znowu y, poszerzałem swój język jak co dzień. Y, ale obiecuję, że zbiorę te pytania wszystkie i zrobię taki odcinek typowo z, typowo z, z pytaniami od Was. Aby się już nie powtarzać, dzięki za vlog 15, za obejrzenie vloga 15. No i zachęcam do pytań, zachęcam do, do lekcji online. Zapraszam na jutro na vlog 16. Czołem na razie.